No, na przykład można zrobić tak, jak Damian Janikowski zrobił, tak? Sportowa walka z Don Diego Kibiszynę, Szpila też tam, że nie daje się wciągnąć te pato towarzystwo. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Maciej Sulenski, gościem dzisiaj To Jest Box. Mieliśmy podsumowywać jakieś wielkie zwycięstwa w tym roku, chyba tego Ci życzyłem rok temu, ale będziemy podsumować wielkie obozy. Cześć Maciek. Siemanesko, witaj, hej. Serio chcę zacząć od tego obozu przygotowawczego, bo widziałem kilka Twoich obozów przygotowawczych, wiem jak ciężko trenujesz, ale ten przynajmniej tak z daleka patrząc wydawał mi się chyba najlepszy, bo to była Warszawa, była Kalifornia, było Chicago, był Fonfara, były sparingi z Mongują, czyli co, byłeś wtedy w życiowej formie? To by dopiero organizm weryfikował, tak? A więc ciężko mówić o jakiej tamkolwiek życiowej formie, natomiast prawdą jest taką, że zrobiłem wtedy najwięcej rund sparingowych podczas całej mojej kariery. Nigdy podczas przygotowań tyle nie zrobiłem rund sparingowych, bo było ponad 100. Czy by to się przełożyło na później na efekty w ringu, to tego się nie dowiemy. Na razie przynajmniej. Ale tak, był Munguja, było dużo jeszcze innych zawodników, był taki Chris Mealy. No, było trochę tych zawodników, z którymi można było poboksować. No wiadomo, Ameryka, tak? Chicago, później Kalifornia, w Kalifornii kapitany tydzień czasu. Kilka fajnych, cennych lat dostaliśmy tam od trenerów, którzy byli, od Gosena, więc no, fajne doświadczenie, bardzo dobro przygotowawcze, wszystko było zajebiście i nagle bam i dupa, tak? Wiem jak było. Tak jak powiedziałeś, ring by zweryfikował, bo czasem bywa tak, że zawodnik wyjdzie bez przygotowania, nawet ty miałeś takie walki, gdzie nie byłeś idealnie przygotowany, a mimo wszystko to są jedno z twoich najważniejszych walk, ale chyba lepiej nie dało się tego zaplanować. Gdybyś miał to powtórzyć, to też byś chyba zrobił podobnie. Wiesz co, chyba, no to właśnie będę tutaj trochę ci wyjdę na przekór i powiem ci, że nie. Wiesz dlaczego? Bo ja zauważyłem, że jeżeli ja się spinam bardzo mocno, jeżeli chodzi o te walki takie, ja się bardzo mocno spinam do pewnych walk, tutaj też był ten przykład, spinka, duże pieniądze zainwestowane, bardzo chcę, to później coś się sypie, później coś nie wychodzi, tak samo było przed Mongują, tak, wiadomo, tam tutaj też w Polsce też bardzo mocno trenowaliśmy, no ale no też chciałem innych rzeczy i ta walka się nie wysypała i czy dzisiaj bym zrobił to samo, wiesz, nie wiem, jak na przykład córce swojej mówię, że będę musiał załóżmy wyjechać na 8-10 tygodni, to jest wielki płacz, wiesza się na mnie, mnie puszcza i nie wiem, czy będę jeszcze na to gotowy, tak, wiadomo, tym bardziej, że tutaj ta sytuacja była jaka była, dużo pieniędzy straciłem, nikt mi tego nie oddał, czasu i jest dalej niepewność, co dalej, a więc wiesz, troszeczkę morale takie spadły, już nie mam, nie ma takiego ognia jak kiedyś przed walką z Charlo. Może to wróci, ale zobaczymy. Jak. Ciężko się zmotywować na pewno do jakichś mniejszych walk. Ja miałem w tym roku przygodę z ultramaratonem, wcześniej biegałem maratony i już teraz wiem, że na przykład ciężko byłoby mi się zmotywować na jakiś taki bieg 10-kilometrowy, czy 20, czy nawet maraton. I tak samo jest chyba w przypadku walk, że miałeś największą walkę, jaką można było chyba dostać, Charlo. No, kto zaproponuje ci Canelo, raczej nie, więc teraz cokolwiek nie będzie zaproponowane, to chyba będzie spadek motywacji. To znaczy, wiesz, no, zacznijmy od tego, jest bardzo dużo walk do zrobienia w Stanach Zjednoczonych. W Anglii też pewnie kilka walk by było, ale w Stanach jest kilka walk. Jest na przykład, nie wiem, dalej Sen Munguja, dalej jest Carlos Adames. Bardzo chętnie by się z nim spotkał. To bardzo, naprawdę bardzo fajna walka. Gość jest wysoko w rankingu WBC i takie walki na pewno motywują. No, Charlo to była wisienka na torcie, to był wierzchołek góry lodowej, to był zawodnik, z którym chciałem boksować od dawna, chciałem się z nim skomfortować, chciałem się sprawdzić, to był mistrz świata, niepokonany, wielki mental, wielki talent i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i po prostu no, ja lubię się sprawdzać z tymi najlepszymi i bardzo się cieszę, że będę mówić o Charlo, będę mógł z nim zaboksować od tu mistrza świata, w tym największej prestiżowej federacji, natomiast wiesz, też mam, jestem człowiekiem trzeźwomyślącym, wiemy, potrafię ocenić dobrze sytuacja, jaka jest, co wokół mnie panuje. Jeżeli ja w czerwcu miałem boksować z Charlo i tej walki nie było, to czekałem tutaj, nawet tutaj w Polsce, żeby zaboksować, tak? Takiej propozycji nie było, poczekaliśmy na Charlo, to też rozumiem. Natomiast wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że muszę teraz zrobić krok albo dwa kroki w tył, żeby znowu wejść na rywalizację z tymi najlepszymi, tak? Dlatego fajnie byłoby stoczyć jakąś walkę w Polsce jedną, najlepiej było na dwie, natomiast jak miałem boksować z kimś z topu, typu Adames, Eubank czy nawet Munguja, no to wiem, że muszę stoczyć jeszcze jakąś jedną walkę, żeby Cardza zeszła. I wtedy będziemy podejmowali dalsze kroki, co dalej, tak? Mam nadzieję, że pierwsza połowa przyszłego roku coś pokaże i będziemy można coś robić.
masz wtyki trochę w Stanach Zjednoczonych, chociażby przez Andrzeja Fonfarę, masz jakieś doniesienia albo swoje teorie, dlaczego ta walka w ogóle się wysypała, bo to było trochę przedziwne. Znaczy, wiesz co, powiem ci, tak, mi się, ja nie lubię jeszcze tak rozstrzygać to, co było. Było, minęło. Natomiast wydaje mi się, że to taka frajerska zagórka Charlo, bo wiedzieliśmy, to znaczy teraz z biegiem czasu to, co było, wydaje mi się, że Charlo w ogóle nie trenował do tej walki, tak jakby miało jej nie być, bo pamiętam konferencję prasową, wideokonferencję, którą mieliśmy z Andrzejem i z Charlo, no to było 3 tygodnie przed walką chyba, czy nawet 4 tygodnie. Ja byłem taki wymyłany, zmęczony, miałem taką twarz, no zmęczony bardzo mocno byłem tym obozem przygotowawczym, a Charlo, ja taki wychudzony, bo to jeszcze wagę dymać, te kontrolne, ale taki, wiesz, siedział wyluzowany, taki kurczę, świeżutki, okrąglutki, hej, pączuszek, i ja mówię, że tak, że ty, kurwa, wygląda, jakby w ogóle nie trenował, jakby coś się, no nie, chyba nie, chyba jest okej. Okay. No i później się okazało, że raczej nie trenował. Co się stało, nie ma pojęcia. Nie wiem. Ja tak pomyślałem sobie od razu, czy może, wiesz, no nie jesteś wielkim nazwiskiem w Stanach Zjednoczonych, czy może bilety się nie sprzedawały na tą galę i postanowili się wycofać z tego biznesu, ale skoro ty mówisz, że on już wcześniej mógł nie trenować nawet, to jeszcze coś innego. Ciężko stwierdzić. Naprawdę. To jeśli nie ma coś roztrząsać tego wszystkiego. Było, minęło. Wyszło bardzo źle. Wydaje mi się, że trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań. Jak trenujesz w takim razie? Jak się trenuje, kiedy się nie ma walki? Czy przygotowujesz siłę, czy robisz po prostu podtrzymanie takiej formy, żeby nie przytyć za bardzo? Jak wyglądają takie treningi? No jak widać, nie tyję. Dzieci mi często chorują, muszę z nim w domu siedzieć, to też mam tutaj zadania. No trenuję, wiesz, tak o tyle, o ile, tak? Bo to jest po prostu wejść na salę, poruszać się, coś tam porobić ze sobą. Raz na jakiś czas zrobię mocniejszy trening. Tak ciężko się trenuje, tak? Wiadomo, no, ze sportu to całe życie. Nie, jak trenuję, to lepiej się czuję. No ale wiadomo, nie daję sobie siebie w 100%, bo nie da rady, tak? Bo nie ma takiej, jak nie ma motywacji, nie ma celu, to ciężko dać się paczkę. A więc jestem na sali, bo jestem, coś tam robię, ruszam się i mam formę. Jaki byłby twój wymarzony w takim razie taki rywal na powrót, na zrzucenie rdzy? To byłby taki rywal jak w przeszłości, właśnie chociażby ta twoja ostatnia walka rok temu, czy ktoś lepszy, ktoś o innym stylu? Szczerze, to powiem ci, że teraz jesteśmy bez różnicy, naprawdę. Wyjść, po prostu zaboksować, parę groszy zarobić, tam wiesz, żeby po prostu wyjść zaboksować, o to chodzi, wrócić do boksereka, bo zaraz znowu wypadnę chyba z boksereka, bo tam 17 grudnia boksowałem rok czasu, jak jesteś nieaktywny, to z boksereka wypadasz. Obojętnie mi, żeby wyjść zaboksować, tak, i tyle, ale mam nadzieję, że jakoś do połowy roku jakaś duża walka wyskoczy i będziemy może coś tam boksować, bo no, tak jak mówię, no kurczę, siedzenie na dupie tyle czasu, jestem poza dużym boksem, ostatnio duża walka z Andrade, później troszeczkę przeszkód, kontuzje, operacje, później wysypana jedna walka, przerwa i tak dalej, i tyle, tak, no czekamy. Wiem, że interesowałeś się zawsze boksem. Czy nadal tak jest? Czy oglądasz galę? Czy jest ktoś, kto cię dzisiaj inspiruje, jak patrzysz na niego, że wyprzedza resztę może? Że wiesz, inspiruje to niekoniecznie, tak. Wiesz, ci młodzi są młodzi, ten Jaron Ennis mi bardzo, bardzo imponuje, bardzo dobry chłopak. No Gervonta, no jest tych kilku chłopaczków, szczególnie w tych lekkich wagach. Ten Cruz fajnie boksuje, ten Pitbull, co boksował z Gervonta. No jest naprawdę kilka fajnych nazwisk. Młoda krew. Nie, może nie jest aż tak dużo, jak kiedyś było tych takich wielkich, młodych talentów, ale troszeczkę tego jest. Czy oglądam na żywo, oglądam, śledzę, ale tak jak mówię, no mam zwykle dzień dzisiaj, trzeba poświęcić mi dużo czasu, trzeba zrobić pieniążki i to jest dla mnie priorytet, tak, później ewentualnie starczy jeszcze czasu, to boks jest odpalany. Zawsze jak tu przyjeżdżam na Legia Fight Club, to przypomina mi się Andrzej Gmitruk, który tutaj miał całkiem fajną paczkę tych zawodników. W pewnym momencie naprawdę dużo osób do niego przychodziło z zawodowców. Jak dzisiaj to wygląda? Czy jeszcze tutaj sporo zawodowców trenuje, czy coraz mniej? Bo wiem, że minął nas przez chwilę też Arek Wrzosek, tak? Chociażby on nadal trenuje na Legii. No i tylko jesteśmy my dwójka. Ja Arek Wrzosek, bo tutaj już, no wiadomo, chłopaki się też powykruszali troszeczkę. Darek Sankie trenuje, już nie boksuje. Norbert Dąbrowski też jest do skoku, jest trenerem. Bardzo się w tym rozwija, bardzo dobrze w tym idzie. Michał Syrowatka, nie wiadomo, co z nim się dzieje. No i ci zawodnicy się powykruszali, tak? Andrzej Mitruk odszedł do nas i troszeczkę to się wykruszyło. I zostałem tylko ja, Arek Wrzosek, jest Paweł Kłak i we trójkę tutaj sobie działamy. Mówisz, że gdybyś dostał taką walkę jak ostatnio, to byś został pewnie ze względów chociażby rodzinnych i finansowych w Polsce. Jest z kim sparować? Nie. Nie ma. Więc to po pierwsze,
Kurczę, bo trzeba się przestać spinać tak bardzo na to wszystko. Tak mówię, no ja zawsze mi się spinałem, że musiałem mieć wszystko perfekcyjnie, doskonale, idealnie pod kreskę, a teraz chyba podchodzę do tego troszeczkę z większym dystansem. Na pewno albo trzeba było kogoś ściągać, no wiadomo, trenować też tutaj do dużej walki w Polsce, gdzie mam dobrą rodzinę, gdzie są problemy, to no to tak chyba nie bardzo, tak wiadomo, no to... A z drugiej strony, może to jest jakieś rozwiązanie, bo to może jednak kurna trochę tak spontaniczny człowiek by poszedł i może by lepiej, a nie prał sobie łba tak naprawdę każdego dnia. Nie wiem, najpierw dostajemy dużą walkę, później będę podejmował jakiekolwiek decyzje. Wiadomo, Andrzej z Chicago też czeka na mnie, czeka na jakiekolwiek informacje, też tam działa, też tam pyta i trochę jesteśmy, mówię, no nie do rozwiązania, ale no ale co, no ale trzeba czekać. Tutaj, jak mówiliśmy o Marku Wrzosku, to komu byś kibicował, bo ty też się znasz dobrze ze Szpilą, to w tej walce, która nie doszła do skutku, to miałeś faworyta? No wszyscy wiemy, że faworytem byłby Arek, tak? I na pewno widziałem Marka w roli faworyta sportowego, natomiast komiki bym kibicował, no to był zamknąłbym oczy, byłbym rozdarty. No Szpila też się rozwija w MMA, Arek jest na fali, jest, no, bije bardzo mocno, no kopie, bije, nie wiem jak tam parter, ale w stójce jest, no, szalenie mocny. No ciężka walka by dla Szpili by była naprawdę. Dobra, to jeszcze powiedz mi, bo słyszałem, że na Boxer.org mówiłeś o tym, że jakbyś zakończył karierę, a może zakończy się w przyszłym roku, jak nie będzie żadnych propozycji, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, to byś nawet pomyślał o chyba frikach, jeżeli dobrze zrozumiałem. Czy faktycznie tak jest, czy ten temat gal frikowych cię w ogóle nie obchodzi? Znaczy, wiesz co, kurczę, nie wiem, no tak myślałem, wiesz co, ja w ogóle nie chcę iść do tego świata. Ja wiem, że pieniądze, trzeba zarabiać kasę, bo to mówią, wiesz, to jest takie... No ludzie przeliczają wszystko na pieniądze, tak? Bo to pieniądze. Wiesz, jak chcę tu udowodnić, że ja jako bokser mogę zarabiać pieniądze nie we frikach, nie w innych walkach, tylko otworzyć sobie, bo rozkręcam sobie różne rzeczy. Mogę otworzyć klubik, mogę, wiesz, no, mówię, zainwestowałem pieniądze w nieruchomości, teraz te nieruchomości mi sprzedaję i dalej ich kupuję i dalej sprzedaję. Wiesz, no to jestem bokserem, to jest z tym idiotą, tak? Wiesz, no ja nie mówię, no jak na przykład słyszę tych kurna pseudodziennikarzy na Twitterze, o, bo friki, fajnie, bo idzie sport do frików, no nie, pieniądze, no nie. Nie jestem frikiem, to po pierwsze. Jakbym skończył karierę sportową, może, natomiast wiesz, ja to nie jestem taki, że kurna, no to oni się, wiesz, to jest patotowarzystwo, tak? Ja to, wiesz, ja tak jakby, wiesz, ja nie wiem, czy ja do kamery był taki mocny, ale miałbym wziął zeb, złapał jednego, drugiego poza kamerą, kurna, wziął jakieś łopaty, przypierdolił, to wiesz, to może by to było inna, to by bardziej w tym kierunku. Ja lubię zawsze się po cichu, tak? Ja jestem taki, jeśli chodzi o te sprawy, taki oldschoolowy. Po cichutku, tu się uśmiechnąć do kamery, to można pogadać sobie, a grube sprawy zacząłem poza kamerą. I tak jak mówię, ja do tego towarzystwa nie pasuję całkowicie, w ogóle. Bo tak jak mówię, no oni sobie krzyczą, takie dzieciaki, pieski, które szczekają i im niewiele robią. No ale że masz tak szansę na poważne, podobne pieniądze albo większe pieniądze faktycznie za granicą. Dokładnie tak. Właśnie dlatego jeszcze tak, dlatego jeżeli skończę kiedyś karierę sportową i będę chciał iść do frików, to może pójdę do frików, ale na przykład można zrobić tak jak Damian Janikowski zrobił, tak? Sportowa walka z Dondiego Kibiszynę, Szpila też tam, że nie daje się wciągnąć w te patotowarzystwo. Jeszcze spoko, tak? No ale kurczę, wiesz, no, wiesz, syna mam, córkę, później mówię, to frykiem byłeś, nie? Kurwa, no nie. Jeszcze raz powiedziałem, pieniądze mądrze niby gospodaruje, wiadomo, chcę boksować, chcę walczyć, MMA może kiedyś, w jakiej federacji, nie wiem, nie chcę o tym myśleć w tym momencie, bo to, wiesz, miłe wybuchnie. Jestem pięściarzem, jestem sportowcem, mam nadzieję, że bardzo długo to jeszcze zostanie. Dobra, to jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o zawodnika, który ma trochę w tym roku podobną historię jak ty, czyli Różański, Łukasz Różański, który też ma przekładaną walkę. Zupełnie inaczej to wyglądało, ale podobny rezultat, że grzeje się, trenuje, robi obozy przygotowawcze, a ostatecznie do niczego nie dochodzi. Powiedz, co sądzisz o tej sytuacji, jak to ciężkie dla zawodnika? Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o Łukasza Różańskiego, to jest to tyle ciężkie, że ja się z taką sytuacją nie spotkałem jeszcze, bo to wiadomo, różnie nas było, ale to, co spotkało Łukasza w tym momencie, to jest patologia sportu. Ja powiem inaczej, to jest boks zawodowy w pigułce. Naprawdę, to jest tutaj, tu wszystko może się wydarzyć. Dopóki nie wyjdziesz do ringu, to nic, nikt nie wiadomo, rywa skończy karierę, teraz mówisz, że jednak nie kończy, przekładają galę, raz, drugi, trzeci, wiesz. Najbardziej dostaje po dupie Łukasz Różański, tak? Ja uważam, że taki rywa o wszystkim wie, to promotorzy są jego promotorzy są organizatorami gali i nie wierzę w to, że taki rywaz nie wie, co się dzieje, bo na pewno wie, co się dzieje, tak? To Łukasz zaczyna obu, kończy. Poza tym też trochę pokazuje, jak
jak nas, może nie to zawodników, ale promotorów polskich, jak się traktuje tak na świecie. No kompletnie, chociaż nie, też nie chcę też osądzać, ale no tak strasznie dziwnie to wygląda, tak? Mm. To jest takie, to gra Łukaszem jest. Ja współczuję mu strasznie, bardzo, bardzo, bardzo mu współczuję, bo to jest taka dziwna sytuacja. No bo to jest takie gra w kotka i myszkę, takie plucie komuś w twarz troszeczkę, tak? Mm. No tak słabo. Jakie życzenia na następny rok? Żeby boksować. Dobra, tego ci życzę. Dzięki. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.